James Bond ciągle w akcji, tak jak i wy. Tyle, że póki co przed ekranami monitorów, gdzie rejestrujecie się na serwisie zostangwiazdafilmową.pl. O programach typu Talent Show i w ogóle dopuszczaniu nowych twarzy na ekrany filmowe. Myślę, że tak, w ogóle poszukiwanie ludzi zdolnych, wyjątkowych jest pożyteczne. Myślę, że to też bardzo uaktywnia ludzi, ośmiela ich do tego, żeby czerpać siebie i pokazywać to, co ma, co jest w nich najlepsze. Ja uważam, że talentów trzeba szukać wszędzie i każdy ma prawo spróbować, tak? A rzeczywistość sama to wszystko przesieje i przefiltruje. Mówisz o dawaniu szansy nowym twarzom na ekrany filmowe. Dawanie szansy nowym twarzom na ekrany filmowe moim zdaniem jest całkowicie prawidłowe i tak powinno być zawsze. Bo ogólnie w filmach w Polsce to wszyscy, którzy grają, to jest Adamczyk, Szyc, Kot. Potrzebujemy nowych. Moim zdaniem tak. Niekoniecznie młodych. Niekoniecznie. Może być stary, młody, wszystki ładny. Każdy może być aktorem, tylko że musi być dobrym aktorem. Musi mieć swoją osobowość. Aktorem. Musi mieć swoją osobowość, tak jak w programie Zostań Gwiazdą Filmową, gdzie stawiamy na aktorstwo, Talent Show. Co o tym myślisz? Jestem za, jestem na tak. Gdyby był X, to bym go nie wcisnął.